Dnia 19 listopada 2016 roku zatrzymał się licznik odmierzający 200. urodziny Uniwersytetu Warszawskiego. Licznik, który 1000 dni wcześniej został zamontowany na gmachu dawnej biblioteki. Uczelnia rozpoczyna 300. rok działalności. Największy i jeden z najlepszych uniwersytetów w naszym kraju. Witam serdecznie Państwa na koncercie galowym. Koncercie, który uroczystym odśpiewaniem hymnu rozpoczął chór akademicki Uniwersytetu pod kierownictwem dyrygenta i kierownika artystycznego pani Iriny Bogdanowicz. Z murów naszej uczelni wyszli laureaci Nagrody Nobla, prezydenci i premierzy naszego kraju, a dziś tutaj na widowni kwiat polskiej nauki. Większość z Państwa to chyba absolwenci Alma Mater Varsoviensis, ale policzmy się w takim razie. Uprzejmie proszę wszystkich absolwentów Uniwersytetu, studentów też, o powstanie, po to, żebyśmy zobaczyli, jaka w nas tkwi siła. Wielkie brawa dla Państwa. Wielkie brawa dla nas wszystkich. Dziękuję uprzejmie. A teraz zapraszam na scenę rektora Uniwersytetu Warszawskiego, profesora Marcina Pałysa oraz byłych rektorów, profesora Henryka Samsonowicza, profesora Włodzimierza Siwińskiego, profesora Piotra Węgleńskiego oraz profesor Katarzynę Hałasińską-Macukow. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie wszystkich. Witam przedstawicieli najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej, witam przedstawicieli samorządu, witam przedstawicieli miasta, witam wszystkich naszych współpracowników, studentów, absolwentów, wszystkich przyjaciół Uniwersytetu Warszawskiego. Proszę Państwa, witam także tych, którzy będą słuchać nas w Polskim Radio i oglądać na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu bezpośrednią transmisję w internecie z tej uroczystości. Proszę Państwa, kiedy rozpoczyna się nowy miesiąc, rok, stulecie albo jakaś inna wielki moment, zazwyczaj nie słychać odgłosów burzy, grzmotów, dźwięków trąb. Tomasz Mann w Czarodziejskiej Górze zauważył, że w rzeczywistości nie ma takich wyraźnych cezur, które od siebie oddzielają różne etapy. Ale to my, ludzie, nadajemy tym cezurom znaczenie. Dzisiaj na wiwat strzela Uniwersytet. Dokładnie 200 lat temu został wydany edykt tworzący naszą uczelnię. Uniwersytet składał się wówczas z 5 wydziałów, miał 50 profesorów, kilkudziesięciu, później kilkuset studentów. Dzisiaj jesteśmy uczelnią, której społeczność liczy kilkadziesiąt tysięcy członków. Przez te 2 stulecia Uniwersytet nie tylko urósł, ale także zmienił się pod każdym względem. Razem z nim zmieniała się Warszawa, zmieniał się kraj. Zmieniło się otoczenie, w którym funkcjonujemy. Nie brakuje dalej wyzwań, z którymi musimy się mierzyć. Ale w przeciwieństwie do naszych poprzedników nie musimy martwić się o to, czy Uniwersytet przetrwa. Nie będziemy musieli walczyć o przetrwanie. Przez te 200 lat pewne rzeczy pozostały jednak niezmienne.
Gdybyśmy wrócili do mowy inauguracyjnej pierwszego rektora Uniwersytetu, księdza Wojciecha Szwajkowskiego, to zobaczylibyście Państwo, jak wiele rzeczy pozostało z tamtych czasów aktualnych. Rektor Szwajkowski mówił o autonomii jako fundamencie funkcjonowania Uniwersytetu, o doskonałości, o łączeniu badań z różnych nauk, o doskonałym kształceniu. Mimo iż wiele się zmieniło, to na pewno dalej aspiracje i ambicje studentów i profesorów pozostają takie same jak dawniej. Proszę Państwa, nasz zegar na froncie dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej dzisiaj zakończył swój bieg. Teraz możemy na nim przeczytać nasze hasło: 2 stulecia, dobry początek. To hasło mówi o tym, że nasza historia i dorobek wcześniejszych pokoleń są inspiracją dla nas, są źródłem inspiracji dla naszych dalszych działań. I dzisiaj, kiedy Uniwersytet wiwatuje, to nie wiwatuje dlatego, aby przypieczętować upływające 2 stulecia, ale żeby w radosnej atmosferze wejść w 3. stulecie. Szanowni Państwo, zawsze powtarzam, że Uniwersytet to przede wszystkim ludzie. Dzisiaj chciałbym podziękować szczególnie grupie osób, która ma niezwykłe zasługi dla Uniwersytetu. Ludziom, którzy poświęcili wiele pracy, wysiłku i swojego życia dla nas wszystkich. Rektorom poprzednich kadencji naszej uczelni. Wyrazem podziękowania niech będzie złoty medal 2-stulecia. Chciałbym podkreślić, że dziękujemy Państwu nie tylko za to, co zrobiliście wtedy, kiedy byliście rektorami, ale za to, że jesteście przez cały czas z nami, wspieracie nas, jesteście aktywnymi członkami naszej społeczności i patrząc na Was, jestem pewien, że przed naszym Uniwersytetem jest naprawdę wspaniała przyszłość. Dlatego, że jesteśmy razem i potrafimy razem dążyć do wspólnych celów. Proszę Państwa, raz z medalem jest dyplom, który brzmi w następujący sposób. W imieniu wdzięcznej społeczności uniwersyteckiej, dziękując za lata pracy, zaangażowanie i osobisty wkład w rozwój i pomyślność naszej uczelni, przyznaję medal z okazji jubileuszu 2-stulecia Uniwersytetu Warszawskiego. Chciałbym jako pierwszemu historycznie, patrząc na kolejność sprawowania funkcji, rektorowi profesorowi Włodzimierzowi Siwińskiemu wręczyć ten medal jako pierwszemu. Pan profesor Piotr Węgleński. Pani profesor Katarzyna Hałasińska-Macukow, pierwsza rektora kobieta naszego Uniwersytetu i osoba, którą chyba wszyscy znamy z najlepszych stron. Słuchajcie, ten medal jest dla Was wszystkich. Dziękuję. Proszę Państwa, niestety nie mógł z nami być dzisiaj pan profesor Henryk Samsonowicz, w związku z tym wręczymy mu ten medal przy najbliższej okazji. Proszę Państwa, a teraz życzę Państwu wspaniałego wieczoru.
No bo to przecież raz na 200 lat coś takiego się zdarza. I wszyscy razem z chórem zaśpiewajmy Gaudeamus. Szanowni Państwo, na jubileusz 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego Paweł Szymański, znakomity nasz kompozytor, skomponował specjalny utwór Looking Through the Glass. Through the Looking Glass też można powiedzieć, oczywiście to jednoznaczne nawiązanie do utworów Lewisa Carrolla o Alicji w Krainie Czarów, czy Po drugiej stronie lustra, a metaforycznie mówiący, że nic nie jest takie, jak się na pierwszy rzut oka wydaje. Muzyka Pawła Szymańskiego jest niezwykle wyrafinowana, poddana zawsze ścisłej dyscyplinie technicznej. Mimo to zdumiewa różnorodnością emocji i nastrojów, sięgających od zmysłowej gry dźwiękowej do metafizycznej zadumy. Tak pisali o jego utworach krytycy. Paweł Szymański nie jest absolwentem naszej uczelni, ale związany jest z uniwersytetem. Jego ojciec, profesor Zdzisław Szymański, był wieloletnim wykładowcą w Instytucie Fizyki Teoretycznej. Utwór Pawła Szymańskiego wykona Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej pod dyrekcją maestro Jacka Kasprzyka. To już za chwilę, gdy uporządkuje się ta scena. Serdecznie Państwa zapraszamy.